Nie naprawdę wszystko żyje się. Ludzie mówią. Ósmy zlot motocykli ciężkich i weteranów jest już historią. Ciszę karkonoszy po raz kolejny zakłócił ryk setek maszyn. Polska stolica sympatyków dwóch kółek i silnika, Szklarska Poręba, gościła motocyklistów z całego kraju. Jednak tym razem natura, biorąc odwet za spaliny i hałas, pokarała ludzi i ich maszyny deszczem. I to właśnie on stał się bohaterem tego zlotu. Jedni kochają, jak to się mówi, wódkę, drudzy kochają, rozumiesz, latanie na dancing, a my kochamy po prostu jazdę na motocykle. Jeździ ten, który to czuje, co w nim siedzi. I tego praktycznie nie da się opisać. Jeździ każdy i na wszystkim się jeździ. Jazda jest najważniejsza, jazda motocyklem, a dokąd dojedziesz i po co się upijesz, to jest troszeczkę inaczej. Bo ja nie wiem, co zauważyłem, bo mężczyźni mają jakąś dziwną handrę. Co sobie wymyślą, czy ryby, czy co, czy łódki, czy to, oni zawsze na jednym końcu. Nie byłem nigdy w San Francisco, a tu pół życia już uciekło. I w diabły też rzucałem czysto. Nie byłem nigdy tak daleko. I nie wiem, co tam tak boli. Wieść ci dość żadnie tamtej stron. Trzymać już jakiś własny dom. Sweet home Alabama. Mówisz niebo jak bez słów. Sweet home Alabama. Takie niebo jest ci tu. Musi być taki moment, gdzie człowiek musi odpocząć. I to nie jest kwestia urlopu, wypoczynku. To musi być coś, co to, co w człowieku jest tak głęboko, musi dać odwet temu wszystkiemu. Nie możemy zrobić tego tak, żeby według społeczeństwa być na niekulturalnych. Więc mamy swoje tak zwane spędy czy zloty, żeby tam wyjść na normalnych ludzi. Przyjeżdżam z mężem, to jest jego hobby, więc ja też również się tym zainteresowałam. Chodzę i oglądam, podziwiam te motory. Atmosfera, różnie. Kiedy zacząłem, nie pamiętam, ja miałem 9 lat. To kolega mnie puszczał, musiał trzymać motor, bo nogami nie dostawałem tego. I tak się zaczęło. My po prostu chciało się jeździć. A dlaczego się nie zastanawiałem? To jest, nie jeździ się. Samochód nie sprawia tej przyjemności. To jest zamknięte, powietrza nie ma, nic się nie czuje. No wiem, czy coś więcej? Dobrych ludzi można spotkać. Zawsze co rok, to tak jak wczoraj, to mnie zamykają, nie? O 10 mnie wypuścili z komisariatu, nie? Bo normalnie pech jak nad pechy. Gość się zasłonił krzesłem i miał mieć nóż w oku, ale normalnie krzesło stanęło na drodze i nie udało się. Najlepsza izba wyczyźmy, jaka może być, każdemu polecam, jest w Jeleniej Górze. Burza. Normalnie takie koszule dawają, że hej. Mam życie, pustka mi dokucza. Mam kieszeń, chyba skręcę coś.
mam kawał żony, dzieci i bluza. W mieszkaniu tłok, bezwstydny tłok. Idąc do łyżę się niezmiennie, czuję ucieczkę nieudaną. Świat, a może tu pod ziemię, gdzie serce moje pogrzebano. Więc chyba głupio mi się marzy, więc pijanemu nie tacy. Każdemu się to może zdarzyć, szachowym odjazd wtedy. A może wam opowiedzieć, jak kupiłem Harley'a? Powiedział, że Junkersa kupił. Co? No więc tak, w końcu mówię, albo zwariuję, albo kupię sam motocykl, nie? Tym jest nieprawda, on i tak zwariował. To już wcześniej. I za wszystkie pieniądze, jakie miałem, postanowiłem znaleźć ten motocykl. W końcu znalazłem go w ogłoszeniu, tak jak mi się podobał. Wziąłem córkę na rower, pojechałem 35 km z córką na bagażniku. Przychodzę, gościa nie było. Ale stoi motocykl pod pokrowcem. Odkrywam, patrzę, mój, kurde. Zakryłem, już był mój potem, nie? Harley. Kupiłem go od jednego dziadka. Brakowało tam dosyć dużo części. Składałem ją 4 lata. No i teraz jeżdżę już od 2 lat na ten. Na zloty tylko tak, dla przyjemności. Najlepszy motocykl do jazdy dla przyjemności, Harley, nie? Jeżdżę na motocyklach, no różne klasy, nie? No akurat teraz to mam to, ale poprzednim jeździłem Iżem, i BMW miałem, i silnikiem Zaporożca motocykl, i Urala miałem, nie? Teraz dorobiłem się Hondy, nie? Jeżdżąc motocyklem czuję się to. Czuję się każdy deszcz, każdy silniejszy powiew wiatru, zimno, ciepło, odbiera się to na żywo. Nie jest tak jak samochodem właśnie, jak samochód to jest, jeździsz i jakbyś oglądał telewizję. To jest w sumie chyba wolność. Zobacz jak wiele tej miłości. Zostało, chociaż chciał ją zatrzeć. Zwyczajne dni. A teraz co mam zrobić z tą miłością? Plus jeden wie, co tu stanie się. Jeden wie, jak z miłością jest. Może odejdzie nad ranem, zamknie drzwi. Może zostanie luz, powiem. Czerwone wino nam przyła. Przykryjesz szminką zdrady cierpliwe. Czerwone wino ty.
jeszcze tu jestem, jeszcze kochać chcę. Czerwone wino, czerwone jak ty. Uwaga, jeszcze 5 sekund. A to ryjami mamy pić. Tam, uwaga, proszę Państwa, wzięły się te chłopy. Lecimy, 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 nie rozlewać, nie rozlewać. Lecimy, lecimy, panowie. Bardzo dobrze. Ulala, ulala. No, to trudno mi tu wyczuć, co tu jest wczoraj. Dabas, idziesz, idziesz, widzisz? Te 3 dni chlania do... Liczy to ktoś, liczy to kto, ile to kto wypił? Idźcie chłopy, idźcie chłopy! Duch narodzie nie ginie, proszę Państwa! Już jeden odpad, Matko Boska! Leci! Przodowy kuliga dymy! Dobra! Teraz ty wypiłeś 4, ty wypiłeś 3, ten kawałek, DBS 3, ty 3, Kulek 2, ty też 3. Potem będzie konkurencja na dźwiganie. Czyli... Zaraz się zgłaszę! No, znaczy tak, piwo nam zostało, widzę. DBS, co się przetrenowały? No. A kto wygrał? Kto wygrał? Dajcie taką... Oczywiście ja! O, to właśnie on wygrał! 8 sekund litrowe robi! 8 sekund litrowe robi. A jak masz na imię? Sulek! Uwaga! Sulek! Pierwsza gęba Wiktoria. Na zlocie! Wiktoria! Proszę bardzo. Jesteśmy naprawdę załamani. To pierwszym razem było o wiele lepiej. Było cudownie, bo to było cudownie i wiesz? Tego się nie da opisać, co było w zeszłym roku w porównaniu z tym. To było tam. A teraz nie wiem, na pewno też chodzicie, mokniecie, rozumiesz? I tylko się patrzysz na takie skwary, rozumiesz? Bo to za bardzo, tak szczerze, zero zabawy. Co można ze sobą zrobić? To tylko kupić takie, nie wiem, to jest nie jest reklama, ale to jest jakiś... To piwo, co to sprzedają, ale... No i widzisz, to jest tylko jeden normalny rzecz, co to można wielki robić. Wielki spęd. Spęd, no. Spęd, tak. Autentyczny. Ja tu jestem spęd. Pierwszy raz, żeby nie koledzy tam płakał. Naprawdę. Jedno wielkie bydło, mogę powiedzieć. Tutaj trampek rozwalony, trajka już jest tutaj zablokowana. Mnie maszynę też rozwalili. Jeżdżą po prostu najebani na maszynę i to jest bez sensu. Ten oko jest gorzej niż tamtym. W tamtym roku było lepiej, bo była lepsza pogoda. Dlatego, no było fajnie. Tylko trochę pogoda popsuła, ale jest zajebiście. To jest tak, aleje tutaj na górze, dużo deszczu, organizacja kicha jest. I co wam dalej powiedzieć, sami widzicie. Coś więcej? Sorry, przepraszam. Po pierwsze, skasują tak i nic nie dadzą, tylko nie rejestrują i w ogóle nie ma coś takiego, skąd przyjechałeś, imię, nazwisko i tak dalej. Po drugie, to tam nie ma żadnej zawody. Widzieliście jakiś tam parada dzisiaj? Kicha. Zabierz mnie stąd, tam do nieba. Bilet kupiony, już dawno mam. Żadnych papierów, chyba nie trzeba. Zresztą znajomy, kilku jest sam. Harlejowie, po pierwsze musi mieć Harleja, a to nie jest Harley. Mieć tego, muchy między zębami, to jest uśmiechnięty Harlejowiec. I co? Benzynę powinien mieć. Benzyna. Nic więcej. Ale silnik Harleja też powinien mieć. Pod pachą. Harley jest motocyklem tak nietypowym i tak psującym się, że po prostu jest to kaplica. W momencie jak Harley się kończy, to się kończy wszystko i życie Harleyowca też, chyba że ma drugiego Harleja w garażu. Niby Harleyowcy się wywyższają, że prawdziwy motocyklista jeździ tylko Harleyem, nie? Ja tak nie uważam. Uważam, że i ten, co jeździ MZ-kiem, i ten, co jeździ Junakiem, i ten, co jeździ Japanesem, tak samo jest wolnym człowiekiem, jak ten, co jeździ na Harleyu. Harley to po prostu legenda. Te motory, to jest piękne. W sumie jazda jest piękna. To jest chyba najważniejsze.
Kobietami jak jest? Kobiety też muszą kochają motory, tak. Też. Tak samo. I czasami trzeba się zastanowić, czy nie bardziej kochają motorów niż tych, z którymi jeżdżą. Różnie to bywa, ale jeśli jest odpowiednia kobieta, to myślę, że nie ma problemu z tym. Nie trzeba być zazdrosnym o maszynę, nie? Jak jest żona w porządku, to i można jeździć, nie? A jak nie ma, no to... Nie ma, bo można sobie wybić z głowy od razu motocykle i jadę na złoty, nie? A jak żona jest w porządku, to ja jej rogi przestawię, to ona mi rogi przestawi. To za różnica, kurwa. Także to jest, nie, no to żarty żartami, nie? Ale to mówię, to wszystko zależy od drugiej strony, nie? Bo człowiek chce, a wiadomo, no to trzeba w domu to zrobić, o, wiadomo, obowiązki. Chcąc jechać, no niestety. Był warunek, albo zlot śpiaska poręba, albo... Jest towarzystwo, nie? To jest taka kamera wideo, nie? Żywa. Sprawozdanie zda w domu. To tata robi. Nie dał żadnych szans, to już koniec, zapominać nadszedł. Wiem, rok stania zwykle trudna rzecz, odchodziłaś długo, teraz wiem, to już koniec, tu nie stanie się już. Ja naprawdę już dla ciebie nie mam nic. Idź, nie oglądaj więcej się. Ja naprawdę już dla ciebie. Byliśmy wolni, zostaniemy wolni i będziemy wolni. Ja wierzyłem, ty masz wspólny dom, jasną przyszłość i za krokiem krok. Teraz koniec i nie próbuj podnieść mnie. Ktoś mi zabrał ciebie, ciebie też. Odchodziłaś tu.